Dobra. Grand Prix del Pedro Guzik. O Jezu, co to jest za formuła? Co? Del Pedro Guzik. Co powiedziałeś? Nie wiedziałem, że jest tyle różnych formuł, wie to. No dwie są. Nie. Dobra. Ale tak, 10 okrążeń? No Grand Prix. Żeż tyle? Dla youtubera? Robert Kubica! No nie! Driver Błyskawica! 10 okrążeń, idiota! Wyścigu, no! No właśnie, o to, ja o dupie! Tym mówię, o tym mówię, o! 10 okrążeń, nie. Idiota! A damy radę, dobra! O właśnie! O, ktoś się właśnie wysadził tutaj! Postanowił mnie wysadzić! Dzięki, Norbi! Norbert! Norbert! Ja tu jadę, skręcam, patrzę, przepad poprzek, super! No, postanowił we mnie wjechać i wysadzić mnie! Potrafił. Ja to wjadę w niego. Dobra, ja sobie po prostu będę jechał. Mi tu guzik rozdupił ten wyścig trochę. Ja teraz będę jechał. Próbuję nadrobić to jakoś. Więcej wiary w samochód ćwikła. Rozwaliłem ci wyścig. Ona potrafi naprawdę dużo zrobić. No tak, bo guzik jak formułę rozbijesz, to już jest dupa. No, tutaj ma. Ona nie skręca w ogóle później. Formułka naprawdę wiele potrafi, no. Ja wiem. Więc trzeba uważać na nią strasznie. Na tamtym zakręciu to bardziej wymogi komputer. O, kogo doganiam? On nadrobi z tą prędkością. Mnie chyba doganiasz, a to jestem w żółtym przed tobą. O, cześć, Sylwester. O, Alko? No właśnie dlatego pytałem. Ten sam kolor? To jest, o, to jest znowu nie, 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 tego, to, no to idealnie się składa, bo właśnie mnie rozwaliłeś. To brzmi jak w BMW, w tym, nie w BMW, w tym. Czym oni tu jeździli? W Red Bullu. Że się ten, ale... Ale nie, nie, w sensie... O Robercika mi chodzi, no guzik nie zajeżdżuje się, o co chodzi. Robercik. Że dalej w dupie ja jestem tym akurat Robercikiem, że cisnę i tak mnie rozwali tutaj drugi, no. Tak. Nie, ale to jest tak jak właśnie, jak tak sobie teraz pomyślałem, że guzik od tylu w sumie lat tak naprawdę dalej się nie nauczył, że żółty nie, jakby William tutaj już jest. I najlepsze jest to, że oni naprawdę dalej wybiera, a jak wybiera, to wybiera te kolory, które już są na przykład zajęte. Czerwony! Ja bym ją wybiera, no Jezu. A śmieszne jest to, że przychodzi osoba z randoma jakaś i ogarnia? Tak, i ogarnia. Gdzie guzik, który jest milion razy nie ogarnia. Przecież ja oglądam właśnie wszystkie filmy. No dokładnie. Tak, a łapkę w górę pod żadnym nie zostawiłeś, no. Ma kolor jakiś. No dobra, no mi tam nie przeszkadza akurat, ja to mam wysrane całkowicie. Dobra. Szkoda tylko, bo chciałbym, wiesz, no jakbym przypadkiem się pomylił na przykład, chciałbym na przykład... Nie wiem, guzika na przykład. Nie dogonisz guzika, bo już oni są za daleko, no. Przez przypadek Syla? O, czy ja oni tak się tam nie uderzają. Oni się tam nie uderzają, no. To już jest, wiesz, to już jest takie 10 okrążeń jazdy, no jak formule, ostatnie okrążenie może coś się zacznie dziać. Tak to przeważnie bywa. Tak mi ucho zaskądziało. Co z tego boosta, jak ty? Oj, sorry. Przepraszam. O, dobra. To jest zakręt. No, wy tu jeszcze stuningowane macie te formuły, to w ogóle jest. No tak. Co ty się ćwikło zrobił, to no. Nie do wyprzedzenia. Ej, u mnie to ja wjechałem w hydrant znak i sam jakby... No? Poleciałem. Chłop uderzył w hydrant, nie? A hydrant we mnie i mnie wydupiło. Hydrant twardy jest. To jest. Hydranty duże są, potężne. Widziałeś jakiś hydrant w prawdziwości? Za tobą, ja się sądziłem, że do ciebie doleci. Hydrant jest potężny. Ej, ten hydrant pewnie więcej ważył niż ta formułka moja, nie? No jest taka szansa. No, ale bez kitu, wziął mnie tak, wydupił tym hydrantem, że to jest... Masakra jakaś. Nie wiem, czy jest szansa, że bardzo wyprzedzenie. Guzik! A nie, rozwalił się tuchę, dobra. Znaczy bym słyszał, że guzik się rozwalił? Dzień dobry, guzik! Walnij go w ten durny łeb! Nie, no nie będę go walił, bo to jest formułka, no bo, nie wiem, zachowajmy się w jakikolwiek normalny sposób. No nie, to... Normalny sposób na tych normalność w GTA! Już byłem tak blisko. Jeszcze na czerwonym świetle może się tak zatrzymujmy. Blisko. A teraz skitu. Okej, to zatrzymujmy się, okej. No. A teraz walczą. Ale grał kiedyś taki youtuber, że się na światłach zatrzymywał w GTA. Był taki youtuber? Był. Tak? Pogaty. Tak. Nie ty. Nie ty. Dobra. To jest ze skamieniałych. Dobra, byk. To Pogaty. Jezus. Nie, to guzik był. No, w sumie coś w tym jest. Trochę tak. Trochę tak. Ej, jak wasze opony w ogóle, panowie? Na tej moje... Nie wiem, wysrane mam w te opony, jak mam rzut rozbity. Ja dałem średnie. Dogonić ich nie mogę. Ten,
miękkie czy twarde? Ty, ja w sumie nie wiem, jakie ja mam. Czy też szczupki? A nie było chyba do. Ja mam standardowe wzięte i bez zmian. Były to zmiany? A nie wiem, nawet nie wiem, nie zwróciłem uwagi, wiesz? No, no jest, jest. Na, nie, ty tak myślałeś, mam coś wygodnego na nogach założone, nie? I tak patrzę, gosi klapki, a wiesz, jakie wygodne są? Ja dupię. Weź sobie takie same, jak pani Gosia ma klapki. No nie, bo one są z takimi, tymi. Zróbmy jeden pit stop, żeby każdy przejechał. Takim kameleonem, jak Frizz ma na Mercedesie założone na górze. Zrób pit stop pierwszy, to ale może... Ale nie, jesteś świkła! Tam jest, można przejechać. Się tak zatrzy... Coś ty, halo świkła? No ty już się zatrzymałeś po prostu nagle. Jadąc cały czas. O, ktoś się rozwalił? Ktoś się rozwalił? No tak. Na mełszy, ale wiesz co, bo ty nie masz przodu, nie masz tego pierwszej... No teraz nie mam! U mnie to ty jak... No kto się nie nauczył jeszcze, że do Hogastos Santos się nie wysyła zaproszeń jak nagrywamy? Ale... Znaczy, tak. Oni nie wiedzą, kiedy nagrywamy w zasadzie. No teraz nagrywamy na przykład, no. Właśnie w dupie aktualnie. Już wiecie. Ej, także ale ty też bez tego to już... A to nie jest, że tak, co? Że się nagrywa w ten sam dzień, w który się wrzuca? No, tak, no to tak. Jest ten często się jest... tak zdarza, tak? No tak, dlatego na przykład specjalnie, bo jako, że to jest wszystko ustawione oczywiście, dlatego bardzo często na przykład jak, nie wiem, tam u chłopaków... Nagrywamy w różne dni tak. Po prostu, tylko nie, w ten ale ten sam zawsze. Wyścig, dokładnie to samo musimy odegrać. Jezus, chłop, ja teraz skręcać nie mogę bez tej i potem, żeby przedniej. Ludzie komentowali, że no to tak, już było na przykład tak. Dwa miesiące temu... I ty też nie masz. Nie, no ja mam. Tak jest. Nie masz. Jak ty tak w ogóle nie masz całej tej na sobie. Ej, no... Nie dogonij, no nie dogonij, no do piąte okrążenie i dupa. Nie ma, nie. Jezu, to nie skręca w ogóle. Ja mam... Może i skręca, ale prędkości nie ma w ogóle do nadrobienia. Teraz nie ma, bo coś bym nie wleciał rozpędzał. No nie. Jeśli klawisz jedzie no przede mną, ja na pełnym speedzie cisnę, ale nie mogę do niego dojechać, no. Znaczy, Shepard ma przerobioną formułkę. Jakie macie boli? Ja mam PR4, tak? PR4, no. R88. Też mam R8. Które jest numer? Oni mają guzik przerobione bolidy. Aaaa. Dlatego tak cisną szybko. No i my się boostowaliśmy, teraz zaczęliśmy się wypychać. No to wypychać no. Się tam no. No. Ja się nawet zrespiłem już nowym samochodem, bo no, się nie ja dało też. Jeździć tam. Ja cały czas ten nie sam miałem. Nie mam uwagi, dojechałem do was. Próbuję guzika dogonić, ale ciężko. Ale guzik na początku tą mega przewagę to taką rozdupił mnie i teraz... Próbuję to cały czas nadrobić, ale jest ciężko. No kurde, tak, dozwolimy faz. Czy świkła też już masz nowy bolid? No tak, ja od razu no jak mi uderzyłeś, to ale ty u mnie nie miałeś już całego tyłu przecież. Ja tu miałem cały czas, ja miałem wszystko, tylko że jeżeli jak żeś no. Pewnie wyleciał rozpędzałem, to no to ja ci mówię, że u mnie nie miałeś po prostu tego. Jesus, ej, miałeś on jakiś był rozwalony chyba. No, rozwalony też był. Giga. Może dlatego właśnie tak wolno jechałeś, ja cię nadgoniłem nagle. Ale... Wyglądało jakbyś mi się zatrzymał centralnie przed mordą. Aha. A, przyhamował ci specjalnie, może żeś go tam busnął jakoś czy coś. Albo internet mu zlagowało na i tak. Na formułkach, gdzie tam rozwala się cała. No, internet ci mogło zlagować i... No, ale nie, no mogło. Serio, no nagle... I teleporta wiesz, dostałeś, właśnie no. Tak zahamował jakby, nie wiem, zaraz miał zjechać z toru, nie? Na lagu. No nie, no pędzę za tym guzikiem, klawiszem, ale... On już tak cisnę chłopie w tych zakrętach ile się da, że to i zaraz no albo ten, no go wyprzedzę, albo w topie, ale nie potężnie. Ale my tu gubią co chwilę. No, doganiasz mnie. Widzę, że ćwikła z Hogatem do was. Patrz guzik, jak się zakręta wchodzi. No. Nie, on tam ostro wchodzi w zakręciowie. Ja to wolę odpuścić troszkę. Ale my już się wiesz, my już się zryspiliśmy nawet nowymi pojazdami, bo się tutaj trochę obiliśmy po mordach, także... Ale mnie tu guzik zaraz skasuje na tym pędzie. Bo on nie ogarnie tego. Nie ogarnę. Później ogarniesz czy nie ogarniesz, powiedz. Ja specjalnie teraz nie ogarnę. No nie! Guzik jak się wyprzedza szybko. Ej, w sumie przed momentem to jest żaden do drugiej osoby, która jest i... Nie, tak się nie ścina tego. Jadę cały czas, no pełna rura, a nic tak naprawdę. W sensie i też używamy się różnie tam ten. A my się z Guzikiem boostujemy tutaj jeden ale drugiego. Ale tutaj też, wiesz, ja z Ćwikłą cały czas się wymieniamy tak naprawdę. Ćwikła wypadł! O, ja dobra, ciśniemy. Przyhaczyłem lekko kółkiem. No to jestem dalej za tobą. Przez to. Guzik musimy jakoś nadrobić, no inaczej no. Nie ma innej opcji. To ćwikła, widzę tam odstajesz. Jak chodź tu kąsku. Zaraz cię kącnę. Dawaj Shepard, zaraz cię chwyca! My tu cały czas na buście jedziemy, ale nie mamy opcji was dogonić. No Sheparda będzie ciężko, kurde, jest daleko. Mówię. Ale może jakiś tam wypadnie. Daleko fest. Zadziałem jak wyprzedzić tutaj, żeby zbusnąć się mocniej.
tego, o nie! Żeby to. Guzik, rozwaliłeś się. Na ostatnim okrążeniu na przykład. Tam będzie wojny już. No nie, ja dopie. Na okrążeniu no będzie najgorsze, będzie to. Jeszcze guzik rozwalił sobie bolidę, jak chciałem z nim się boostować. Aha. Zahaczył kołem. Tylny spoiler mi odpadł. Ja Pół auta się tam posypało. To już po wyścigu, gościu. No to po wyścigu masz. Pit stop, no chciałem. No zrobiłem. Lecę dalej. Ale 8 na 10. Z trzeciego miejsca na piąte. No najgorzej na świecie. No to już jest dupa i Szepard cały czas przewagę robi, więc no nie ma opcji wyprzedzenia tego. To żebym chciał, żeby nie wiadomo co, żebym miał się, nie wiem, zesrać tutaj pod siebie, to nie dam rady tego wyścigu wygrać. To się zesraj. Wyprzedzić tutaj nikogo. To się zesraj, spróbuj. Nie, może zadziała. To nie zadziała, no. No powiedział, że nie zadziała. No nie. O mucha jak. W ogóle czajcie to mucha do góry nogami jakoś. Biega po monitorze. Biega do góry nogami. No, skrzydłach biega po monitorze. Coś ty zrobił! Ale trikerka jakaś. Wyczynował mucha. Wyleciałem, przytrzymałem F i mi postać wyskoczyła zamiast się zrespo. No, wiknąłeś, że nie przytrzymałeś. Ej, cicho, to jeszcze kilka takich bajerów i możecie wyprzedzę, więc luźno. Okej, na razie ja dojechałem dźwigu, także moment. Ale on też ma streamingowany bolid chyba, nie? Nie huntnąłeś mnie jeszcze, to nie dojechałeś. Nie huntnąłeś gościa. Cicho, co ty tam mówisz? Wyjmij ten mikrofon z dupy, bo ja tam nie słyszę, no. Ale toksik. To mnie podgłoś. Podgłoś! Tam się podgłoś i mówi się podgłoś. Podgłoś gościa, ty. Nie, bo to leciutko musisz to podgłoś. Guzik, czy ja cię zapraszam do konwersacji? Nie, tak, Guzik sam cię zaprosił. Guzik został usunięty z konwersacji. Dokładnie. Parę... Jak face, no to face się to tak, wiesz, wygląda, no. Guzik się odesłał z aut. Śmieszne. O Jezusku. Robert Kubica, driver Błyskawica, zawsze. Radę daje. Ten cosplay. Jedzie sam za trzech. Ty tam chyba nie, Vertapena zrobiłeś cosplay teraz. Deskitu. Nie, no nawet nikt ze mną tutaj nie jedzie, bo każdy się zgubił w tych wyścigach. Każdy się zgubił. No, nudy, no bo Guzik, ty mógłbyś jechać, jakbyś no, nie odpowiedział. A ktoś cię zapraszał do tej konwersacji? Za mądro. Ale ja to skwitowałem, tam nie było żadnej konwersacji. Ty wiesz, jakie jest pojęcie konwersacji, to jest dialog między dwoma osobami, więc odkryłem! Nikt ja się ciebie nie pyta! Wypierdzielaj z tej konwersacji, mute Guzik, Guzik, pamiętaj, ja tu jestem, tak. Guzik, pamiętaj, co się w ogóle dzieje tutaj? Z panem magistrem, dokładnie, więc utkałem! Magister! Magister! Z kim? Magazynier. Z kim? Technikiem informatyki, kurde. To się szanuje. Uczysz technicznego, nie wiem, pisma technicznego, tak trochę nie mogę. To się akurat szanuje. To się szanuje. I co tam, ołóweczkami rysujecie coś ciekawego? No. Okej, dobra. Kozak. O Jezu, Boże, jak ja widzę, jak ci pojedzie. I co tam, robicie 15 miesięcznie? No, co tam? No tak. Technicy. Ty, Sylwester, nikt cię nie zaprosił do konwersacji. Ale on nie dobra. Był w konwersacji, tylko... Ja nie byłem w konwersacji, tylko skrytykowałem się, więc komentowałem. Nie. Proszę zrobić coś bardziej kreatywnego, a nie... Proszę nowy tekst sobie. Coś bardziej kreatywnego? Tak. Zrobię salto na knadze może tutaj zaraz, co? Będzie to kreatywne. Nie, zagapiłem się na prawą stronę i pojechałem prosto. A bo wiem, że zrobię coś kreatywnego w tym wyścigu. Tak, nie dojeżdżałem. Nic nie zrobiłem. Jak ja cały czas drugi byłem. No i jesteś drugi do samego. Ostatnie pokrążenie, może jeszcze mi się uda syna. Nie uda ci się, Guzi, bo ty jesteś za inteligentny, żeby wyprzedzić mnie teraz tutaj. A co, racja to fakt. Dam ci wygrać. Jezus! No spoko. Ale jaki to było five lap teraz, ty za inteligentny jesteś, żeby mnie wyprzedzić, nie? Ale to było fajne zadanie, Sylwester. A widzę właśnie Guzika, oglądam Guzika jak jedzie. Zaraz uderzy w tą bandę, przejść tam z tyłu, bo nie ogarnie tych zakrętów. Właśnie oglądam. Patrz. Guzika. O, już! Na tych zakrętach Guzik, widać, że on formułką nie jeździł za bardzo. O, nie dokończyłeś do tego! Ani dojechał! Ja dupię!